Siema, jestem Marek, dzisiaj jestem łysy, jak widzicie, chociaż za niedługo odrosną mi włosy, ale to nieważne, bo dzisiaj przyszedł czas na naprawdę wyjątkowy odcinek, na który wszyscy czekali. Dziewice drogie versus tanie. Już przestańcie być spokojnie. Już spokojnie. Przygotowaliśmy sobie dzisiaj kilka dziewczyn, które są dziewicami. Kamerzysta w zasadzie je załatwił, tak? No tak. Zaraz przyjdą i zaczynamy odcinek. Ale jeszcze zanim zaczniemy to wszystko, to tutaj macie przycisk do subskrypcji. Czerwony przycisk. Taki sam czerwony przycisk musicie kliknąć tam na dole. Wiem, że na to czekacie, na wielki test dziewic, więc już nie przedłużam. Zapraszam do oglądania. Dobra, kamerzysta, z takiej okazji, że jestem łysy, chociaż zaraz nie będę, włosy mi już odrastają, przyprowadź tutaj pierwszą dziewicę. Zaczynamy jak zwykle od przedstawienia, od najtańszej do najdroższej, tak? Okej, w porządku. Mam nadzieję, że załatwiłeś odpowiednią ilość. No 4 tak. Albo 5 miało być, tak? No tak, załatwiłem, tak jak prosiłeś. No to dawaj tutaj od najtańszej, że tak powiem. Dobra, można? O, cześć. Cześć, Marek. Cześć. O kurde, ty... Nawet takie coś ogarnęłaś? No, w sensie zaświadczenia lekarskie, że jest dziewicą, no tak. Tutaj nie mogę się z tego rozczytać. Badania ginekologiczne nie stwierdziły żadnych obrażeń narządów płciowych zewnętrznych, ani... Co tu jest? No dobra, nieważne, nie czytaj tego. Zaświadczenie lekarskie jest dziewicą. Jest? No jest. To jest chyba najważniejsze. To w takim razie mamy tutaj Olgę, tak? Tak. Olgę i jak... Ile to? 17 tysięcy. Kurde, tak mi się głupio o tym mówi. No to mów no Marek, no to jest twój film. No. Wiesz ile kosztują? 17, tak? No tak. No kurde, tak głupio o tym trochę mówić. No trudno. No to w takim razie, Olga, później będziemy jeszcze robili takie konkurencje. To teraz chciałbym następną, bo muszę po prostu pokazać tutaj dla naszych widzów. Dobra, no to co, kolejną? No tak, tak. Dobra, mogę prosić kolejną? Cześć Marek. Cześć. Natalia. To samo, tutaj mamy tą samą sytuację, tak? No tak. A kurde, no weź ty może trochę za mnie pociągnij, bo ja tak nie chcę się wypowiadać tak głupio. No ale co, ocena? No powiedz to za mnie, no. No to niech może, że koleżanka powie. Lepiej nie. No to musimy no, 17 200. 17 200, no bo ja nie chcę o tym mówić. Także Natalia, później jeszcze będą te następne konkurencje. Teraz po prostu pokazujemy te głupie ceny. Dawaj. No to kolejna. To samo, mamy tutaj dziewictwo, tak? No tak, no wszystkie mają zaświadczenie. Ale nie mogę się z tego rozczytać, to jest od tego samego lekarza? Nie, to jest od różnych lekarzy, nie wiesz? Podobny charakter pisma, ale tutaj nie mogę się rozczytać ani świeżego... Nie, dobra, nieważne, to... Kamerzysta, no ciągnij to! No co? No ciągnij to! No cena 19 200. No, mów to za mnie, bo kurde, no przecież to jest... To jest chore. No to nie jest chore, Marek. Sam chciałeś to robić. No chciałem, ale no... No dobra, no dawaj, nie no. Chciałem właśnie nagrywać tych cen. No dobra, no. Wybaczcie, że tak mówię. Dobra, no to teraz ta kolejna. No. Marek, jestem Ola. Cześć, Ola. To samo, nie czytam i no. No 20 koła. Jak wygląda sytuacja? 20 tysięcy. Zaraz będziemy robili kolejne konkurencje, a następną konkurencją będzie... Co tam miałem przygotowane? Test zapachu chyba, tak? No chyba tak, Marku. No, w takim razie za chwilę robimy test zapachu. Także, tak jak już mówiłem przed chwilą, następnym testem będzie test zapachu dziewic. I w ogóle kamerzysta, to po tej pierwszej konkurencji, w sumie to nie była konkurencja, tylko po prostu przedstawienie, troszeczkę się zdziwiłem, bo myślałem, że ogarniesz te dziewice do drogiej wersystanii, a ty tutaj wyjeżdżasz mi 17, 20 tysięcy, no przecież to jest różnica 3 tysiące. No a gdzie ja ci tańszą dziewicę znajdę? No nie wiem, ja myślałem, że tutaj będzie za 500, za 5 tysięcy, 10... Dziewicy za 500 zł. No nie wiem, no. Mogłeś z jakiegoś tego swojego śmietnika załatwić. No raczej trudno. No dobra, no to dawaj tutaj test zapachu robię. Teraz. No dobra. No to jest bardzo ważne. To bo wiesz. Która pierwsza? No zaczynamy no jak zwykle od tej, która wyszła przed chwilą najtańsza, tak? No dobra, to mógłbym prosić? Także teraz będzie test zapachu. Olga, tak? Tak, Olga. No to robimy test zapachu. Nie śmiej się. Test musi być rzetelny. No dobrze. Nie ogarniam cię, człowieku. Zawsze się śmiejesz. Chwilka, muszę przetworzyć. Czuć perfum i podejrzewam, że jest to perfum z
takiej wyższej półki. Na pewno nie jest to jakiś ekskluzywny perfum. Są to takie perfumy, których używa się na co dzień i akurat jest dobrze dobrany tutaj ten perfum, także jeżeli chodzi o zapach... Jest ładny. Zapach jest jak najbardziej ładny, także tutaj dajemy 7 w skali 10. No okej. Okay. No to w takim razie kolejna. Proszę, proszę. Cześć. Cześć. Robimy teraz test zapachu, także bez przedłużania. Tutaj tak twardo, tak intensywnie. No. No to są takie intensywne perfumy. To są takie perfumy dla porządnej kobiety. Nie? Być może. No a jakich używałaś? Pamiętasz nazwę? Ja ich nie kojarzę. Nie pamiętam. No ale czuć, że to są takie ostre perfumy dla no, takiej porządnej, prawdziwej kobiety. I jaka tutaj była wcześniej jej wartość? 17-200. Kurde, tak głupio mi się mówi o tych wartościach, ale tutaj też bym dał 7, bo tamte perfumy były takie bardziej delikatne, też ładnie pachniały, a tutaj są takie intensywne, takie ostre, mocne, no i też po prostu ładnie pachną. Okej. Okay. No to dawaj, lecimy dalej. Dziękuję. Także zapraszamy, tutaj kolejna dziewica. Tutaj jaka była wartość? Mm. Ty, czemu ty fajkę palisz? No bo już nie mogę z tego filmu. Wiesz co ty zrobiłeś właśnie? Co? Cały test zepsułeś. Jak zepsułeś? Specjalnie była chata odświeżona. No daj spokój. Wiesz ile tutaj odświeżaczy kupiłem? No daj spokój. Tu jest wszystko zdezynfekowane, jest tutaj wszystko czyste, a ty tutaj wyrzuć to. Ty. Dobrze, już. Ale już mi test rozwaliłeś. Ja tam rozwaliłem, nie przesadzaj. Słuchaj, dziewczyna poczuje się urażona, jak jej dam czystą fajkę 1. Poczujesz się urażona? Czuję się urażona. No właśnie, i to wszystko jest twoja wina. No to lepiej ja nie dobrze lubię wąchaj. Tego zapachu i teraz jak ja będę wąchał, no to co mi dobrze, wyjdzie? No to lepiej wąchaj, no. Myślisz, że ja tak to po prostu oceniam, że sobie te liczby z dupy biorę? No dobra, oceniaj. Już no nie przesadzaj. Mi zapach. No. No nie. Próbuję, no ale jak coś to nie wiem, czy to będzie rzetelne w ogóle. Fajki czuć cały czas. Może się lepiej wąchaj. No się próbuję. Fajki czuć ciągle. Kurde, nie wiem. Z węchu jest tutaj 4. 4 mi wychodzi. No może przez te fajki. No nie wiem, ja nie potrafię tego ocenić. 4 mi wychodzi. No wychodzi mi 4. Czego ty nie rozumiesz? I to no wszystko dobra. Jest twoja wina. Jak moja? Następna dziewczyna też za to oberwie i pewnie będzie miała też gorszą ocenę. No dobra, no trudno, no. Nie wiem, czy kończysz ten test. No nie, no dawaj następną dziewczynę. No dobra, no to następna. O, koleżanka chyba poczuła się urażona. No poczułam się urażona. 4? Jego wina. Przepraszam. Będą jeszcze inne testy, na które nie będzie miał wpływ zapach szluga. Wtedy się uda odrobić. Ja nie potrafię. Ja nie chcę być po prostu... Nie chcę nikogo oszukać, tak? Wiesz, o co chodzi? Nieważne. Widzisz, co zrobiłeś? Dobra, następny. Także zapraszamy tutaj. No. No co? No co jaja chyba ze mnie robisz? No co? Jak ja nie patrzę, to odpala cały czas te szlugi. No dobra, no daj spokój, no przecież i tak jesteś w stanie powąchać normalnie. Poprzednia dziewczyna dostała 4, a nie powinna. No dobra, no trudno, no, wąchaj. Nie wiem, czy to się w ogóle uda. No, kamerzysta. No co? Tutaj czuć dobry perfum, ale zapach zakłócają te twoje szlugi, głupie. No dobra, no wąchaj. Czekaj, możesz odsuńmy się. Tutaj. No czuć te perfumy. Czuć. Tutaj daję 6, ale na pewno byłoby więcej, gdybyś nie palił tej fajki. A dlaczego tam 4 dałeś? No bo tam staliśmy bliżej tego, gdzie ty szluga paliłeś. A jakbyś tu miał ocenić? Tu? Jakbyście tu stali? No spróbujmy. Nie dmuchaj tutaj. No dobra, oceniaj teraz. No 0. No dmuchasz tymi szlugami. No dobra, no. Daj tego szluga, oddaj. Masz. I co nam z tym zrobić? Nie wiem. Palisz? Nie. Ja też nie. Masz. No dobra, to co? Przechodzimy do następnego testu. Okej. Okay. A tutaj jaka będzie ostatecznie ocena? Co ja wcześniej tam powiedziałem? Nie wiem, nie pamiętam. Później zobaczymy. Następny test. Kolejnym testem będzie test jakości skóry. Jest to niesamowicie ważne, bo kto chciałby natknąć się na dziewczynę, która ma brzydką skórę? Pomarszczoną, no jakąś taką z kropkami. Jak to się nazywa, te kropki na skórze? Nie wiem. Jak to się nazywa? Piegi? Czy coś tam, coś innego? W każdym razie to jest bardzo ważne i ten test jest tak naprawdę jednym z ważniejszych testów. No dobra, no to co, wołać? Tak, pierwszą dziewczynę. Mogę prosić? Dziewicę. Dziewczynę, dziewicę. Dziewicę, tak? Dziewicę? No jeszcze tak. No. To tego nie powinno być na filmie. Potrzebuję tak, kawałek skóry, jakbyś mogła podwinąć rękę. Jak ci wygodnie? Ja po prostu potrzebuję rękę mniej więcej dotąd. Tyle. Co ty takie zbliżenia robisz? Dobra. Nie no, mamy tutaj ładną skórę. Nie ma tutaj nic złego. Nie ma tych piegów, o których mówiłem. Nie ma zmarszczek. Dłoń też. Dłoń ładna. Okej.
Bardzo chude ręce. Tutaj... Jaką ocenę dać? Jaką ocenę tutaj można dać? Jak myślisz? No nie wiem, to ty powinieneś zadecydować. No ale ty też widzisz tutaj. No nie wiem, patrzysz na rękę, no. Czy to jest chory, Marek? No trochę jest, ale ten test jest bardzo ważny, a ja chcę, żeby widzowie wyciągnęli coś po prostu z tych filmów, tak? No to co? No dawaj ocenę. 7,5. 7,5. 7,5 za skórę. No to co? Kolejna. Tak samo jak poprzednia koleżanka, prosiłbym, abyś dała trochę ręki. Tutaj też nie ma niczego takiego. Okej, wszystko tutaj wygląda. Nie ma żadnych zmarszczek. Gładka skóra. Bardzo gładka. Bardzo gładka. Dłoń też. Dłoń okej. Nie jest szorstka. Ładnie, ładnie wszystko tutaj wygląda. Jeszcze ładne paznokcie. Za to też myślę, że można byłoby dodać jakieś tam punkty. Waham się między 7,5 a 8. No to zdecyduj. Najchętniej dałbym 7,7. 7,75, tak? 7,7. 7,7. No dobra, no okej. Okay. No ale logicznie by było 7,75. Skoro... Nie, 7,7. 7,75 to troszeczkę za dużo. No dobra. Ja no... się znam na tym, serio, uwierz mi. No dobra, to co, następna? Tak, następna. Okej, okay, ty wtedy oberwałaś w poprzednim teście, nie? Dokładnie. No przez to, że kamerzysta palił. W takim razie, no też daj mi rękę. Tutaj zrobiło ci się wniecenie od bransoletki. Od tej? Od opaski. Od opaski. Nie powinnaś opasek nosić. To strasznie niszczy skórę. Ale na to nie powinniśmy zwracać uwagi, bo to się zagoi. I tego aż tak nie widać. Jeszcze bardziej gładka jest tutaj. Dłoń tak samo gładka jak tutaj. Ładnie to wszystko wygląda. Paznokcie też ładne. Myślę, że tutaj powinniśmy jeszcze podwyższyć ocenę za to, że w tamtym teście się nam nie udało. Aczkolwiek realnie byłoby to 8 na 10. Zadowolone? 8 na 10. Powiedzmy, że kurde, daj jeszcze raz, daj jeszcze raz. Albo daj drugą najlepiej. Identyczne. Identyczne są. Prawa i lewa są identyczne. Bardzo ładna skóra. Dobra, 8,5. 8,5 to jak najbardziej jest dobra decyzja. Dobra, to kolejna, tak? Kolejna. A tutaj ile było w złotówkach? 20? No, 20, no. 20. No to prosiłbym rękę. Tutaj w ogóle mamy inny kolor, ale bardzo ładny kolor skóry. Ręce, o jakie gładkie ręce. Paznokcie, bardzo ładne, nie ma żadnych odrostów ani nic. No tutaj, tak samo jak w przypadku poprzedniej dziewczyny, dałbym 8,5. Dobra. 8,5, bardzo dobra ocena. Później podliczymy wszystkie punkty i zobaczymy, która dziewica wygra. I przechodzimy teraz do następnego testu. No. No, cięcie. W następnej konkurencji ocenimy inteligencję dziewic, ponieważ mam tutaj przygotowane pytania. Każda dziewica będzie musiała odpowiedzieć na pytanie tak, jak najlepiej potrafi i ja będę później przyznawał punkty. Jest kilka pytań. Dobre te pytania, kamerzysta, czy nie? No takie z misek brałem, nie? Dobra, no to w takim razie chciałbym teraz tutaj wszystkie dziewice. Wszystkie? No dobra. Tam. Jestem łysy jak coś, także nie bójcie się. Teraz wylosujecie sobie pytanie i będziecie odpowiadały. Proszę. Tutaj. I tutaj wybierz sobie ostatnie. Mamy już wybrane pytania. Weź to kamerzysta odłóż, nie będzie potrzebne. Masz, no, źle ty trzymam, jesteś. No. No to zaczynamy. Twoja odpowiedź. Ale nie, pytanie najpierw musi przeczytać sobie to. W jaki sposób można zmniejszyć użycie energii elektrycznej? No, słucham odpowiedzi. No to na pewno każdy powinien zacząć używać nowoczesnych, energooszczędnych urządzeń, a także w każdym laptopie lub telefonie powinien znaleźć się tryb do oszczędzania energii. Racja, bardzo dobra odpowiedź. Teraz kolejna. Dlaczego warto sadzić drzewa? Uważam, że powinniśmy sadzić drzewa, ponieważ one wchłaniają szkodliwe gazy i dają nam tlen umożliwiający nam oddychanie. Bardzo ładna odpowiedź, również idealna odpowiedź. Kolejne pytanie i odpowiedź. Co robisz, aby dbać o środowisko? A więc musiałabym długo wymieniać, ponieważ to, co robię, aby dbać o środowisko, składa się z wielu czynników, od segregowania śmieci po akcje ekologiczne.
bardzo ładnie, że tutaj dowiadujemy się takich rzeczy, że uczestniczysz w akcjach ekologicznych. No i ostatnie pytanie. Dlaczego należy segregować odpady? No to pytanie jest bardzo oczywiste, ponieważ dzięki segregacji odpadów możemy dokonywać recyklingu. Święta prawda. No to co? Teraz przyszedł czas na werdykt tej konkurencji. Myślę, że tutaj za tak dobre odpowiedzi dałbym każdej dziewczynie, nie mogę za 10, bo 10 dałbym sobie, dlatego po 9. A ja dostaję 10 za to, że takie ładne pytania przygotowałem rękoma kamerzysty. Dobra, to co, jeszcze jedna konkurencja? Następna konkurencja. Ciekawe, kiedy te głupie włosy mi odrosną. Wiesz, jaki będzie następny test? No. Zgadnij. Nie wiem, perułek? Po co perułek? To chyba dla mnie. No dobra, jaki jest następny test? Następny test będzie testem chodzenia. To jest bardzo ważne. W ostatnim filmie wypowiadałem się na ten temat. No dobra, to... Tutaj akurat wszystkie dziewczyny są dziewicami, więc najprawdopodobniej będą chodziły tak. O, będą robiły malutkie kroki, bo wiadomo, tak? No, także, chyba tak. Ta ostatnia, najtańsza, 17 tysięcy, prosiłbym tutaj. Już opowiadam, jak będzie wyglądało to wszystko. Musisz po prostu stąd, tutaj się przejść i tyle w zasadzie. Okay. Tutaj zaczynamy, a ja się temu wszystkiemu muszę przyglądać dobrze. Nie całkowicie inna sytuacja. Mamy tutaj bardzo duże kroki, dokładne kroki. Praktycznie każdy krok był identyczny do tego, odgłos buta. Było słychać, że te kroki są mocne. Tego oczekiwałem po prostu, tak? Tego oczekiwałem. Bardzo ładnie chodzisz. Dziękuję. 10. 10. Zdecydowanie 10. Nie ma co. No 10 po prostu, tak? No 10 dobra. Punktów. I co? Jeszcze jakiś test? Tak. Jeszcze mam ostatnią, najlepszą konkurencję. Serio, najlepsza jest. No dobra. To jest najważniejsza, najlepsza. I w ogóle wszystko, także zmieniłbym w ogóle w tej konkurencji punktację do 20, ale skoro już jesteśmy przy tym 10, to niech będzie. Dobra. No to następna konkurencja i przynieś mi czapkę, bo ja chcę mieć ten, żeby myśleć, że mam włosy. No, okay. No muszę mieć włosy, chociaż kurde. No dobra, no. Kurde, nie wiem, czekaj. Dobra, przynieś mi czapkę na wszelki wypadek, nie? Bo nie, wiem, nie, może lepiej bez. No, bo to jest test prezerwatyw. O, to raczej bez czapki. No. Dobra. Teraz dziewczyny otworzą prezerwatywy. Polega to po prostu na tym, że otwieracie prezerwatywy, która pierwsza otworzy, dostaje 10 punktów, druga dostaje 9 punktów, trzecia 8 punktów i ostatnia dostaje 7 punktów. Jeżeli otworzycie, to żeby dać mi znać, która wygrała, podniesie po prostu prezerwatywę do góry i chyba wtedy będzie najlepiej. Na mój znak zaczynamy. No, start! Raz, dwa. Jak tutaj było? Nie wiem, trudno sprecyzować. W sumie ty masz dłuższą rękę, no to wychodzi. Kurde, remis chyba. No dobra. W każdym razie tutaj mamy pierwsze miejsce 10 punktów, drugie miejsce 9 punktów. I po 8, i tutaj tak? Po 8. To teraz kamerzysta trzeba będzie podliczyć te punkty. A może ty kamerzysta po prostu podlicz te punkty, nagraj mi ostatnią scenkę i po prostu powiedz widzom, kto wygrał, jak tutaj dziewczyny, jak byście mogły ze mną tutaj.
No i już kończymy film, także tam wyrzuca sobie resztę na mnie. Okej, okay, dobra. Dobra, ja mam nagrać całą scenę. Dobra, okej. Okay. Pora nadeszła to wszystko podsumować, także tutaj przygotowałem sobie karteczkę. Na tej karteczce możemy zauważyć, że najdroższa dziewica wygrała, ma 43,5 punkta. Druga najdroższa dziewica ma 39,5 punkta. No Marek chyba jednak jest specem, bo wszystkie są ułożone od najtańszej do najdroższej. Ta za 17200 ma 38,7 punkta, a ta najtańsza 38,5 punkta. Także, no cóż, to byłoby tyle w tym odcinku. Sami chcieliście zobaczyć taki odcinek, więc cóż, Marek spełni wasze oczekiwania. W każdym razie widzimy się już w następnym filmie, także nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i koniecznie.